Makoto Kono to nastoletnia uczennica japońskiego liceum, którą czas nieubłaganie zbliża do dorosłości, wiążącej się z podejmowaniem istotnych decyzji na temat swojej przyszłości. Tak jak zapewne każdy z nas chce zatrzymać dni płynące w beztrosce, ale gdzieś z tyłu głowy jest ta myśl, że czas na nikogo nie czeka. Wszystko jednak się zmienia, kiedy Makoto w niewyjaśniony sposób otrzymuje możliwość skakania przez czwarty wymiar. Jednotomowa manga o dziewczynie skaczącej przez czas została stworzona na podstawie pełnometrażowego filmu anime o tym samym tytule z 2006 roku. Ta produkcja była z kolei sequelem do książki z 1967 roku. Co interesujące, w literackim pierwowzorze główną bohaterką historii była nie Makoto, lecz obecna w mandze i anime ciocia głównej bohaterki, Kazuko. Adaptacja prezentuje nam nowych bohaterów i fabułę odbiegającą od oryginału, a towarzysząca jej manga pojawiła się mniej więcej w tym samym okresie. Uwadze moich widzów nie powinien ujść fakt, że kinowa produkcja spotkała się z bardzo ciepłym przyjęciem krytyków i zgarnęła kilka nagród na festiwalach, w tym tytuł filmowej animacji roku Japońskiej Akademii Filmowej. Fabularnie mangę i anime więcej łączy niż dzieli, chociaż pewne zmiany są zauważalne chociażby w zakończeniu. Podobnie jak w swoim pierwowzorze, treść tomu jest zabawna, wzruszająca i bywa momentami zaskakująca. W trakcie lektury rychło zdamy sobie sprawę ze sporej ilości niedopowiedzeń dotyczących natury podróży w czasie, które pozostawiają miłośników fantastyki naukowej z małym niedosytem. Opowieść skupia się jednak na innych aspektach, eksplorując wątki obyczajowe, o nastoletniej beztrosce w wakacyjnych przygodach oraz o zbliżającej się dorosłości, a gdzieś w tle pojawia się także wątek miłosny. Kiedy Makoto przez przypadek otrzymuje umiejętność skakania przez czas, wykorzystuje ją do błahych celów: poprawa szkolnej oceny, ponowne wyjście na karaoke czy mecz lub swatanie przyjaciół. Niestety, jak się później dowiadujemy, beztroskie zmiany ponoszą za sobą o wiele większe konsekwencje, niż można by było się spodziewać. Na pierwszy plan wybijają się postaci Makoto, jej dwóch przyjaciół Kyosuke i Chiaki oraz ciotka nazywana czarownicą. Fabuła skupia się głównie wokół trójki nastolatków, natomiast kadry z ciotką przedstawione zostały jako kobiece rozmowy, dzięki którym Makoto mogła zrozumieć swoją sytuację oraz własne emocje. Wątek ten nabierał wiele większego sensu, gdy czytelnik ma wiedzę o wspomnianym książkowym pierwowzorze. Bohaterów można by wręcz określić jako nieco stereotypowych: trochę zwariowana i beztroska Makoto, odpowiedzialny, skoncentrowany na swojej przyszłości Kyosuke oraz tajemniczy Chiaki. Wraz z rozwojem historii stajemy się świadkami przemian bohaterów, przede wszystkim Makoto, która na naszych oczach dojrzewa, często mierząc się z konsekwencjami swych podróży przez czwarty wymiar. Postacie narysowane zostały bardzo estetycznie i przyjemnie dla oka, cieniowanie jest dosyć delikatne, pozwalając wybrzmieć czerni i bieli, a mimika bohaterów jest wiarygodna. Jednak porównując do anime, mandze głównie w tłach brakuje detaliczności. Nie jest to jednak element, który przeszkadza. Mi wręcz pomógł skupić się podczas lektury, bo w końcu najważniejszy jest poruszany w niej wątek. Manga o dziewczynie skaczącej przez czas to mało wymagająca lektura, w której podróże w czasie są wymówką do zaprezentowania treści traktującej o dojrzewaniu i braniu odpowiedzialności za swoje czyny. Tytuł trafi przede wszystkim do młodych odbiorców, dla których te kwestie są bardzo istotne, ale zaryzykują stwierdzenie, że także nieco starsi nie będą rozczarowani, jeżeli za główny cel lektury wezmą sobie powrót do dawnych czasów, bo póki co niestety my innej opcji na podróże w czasie nie mamy. I to by było na tyle. Jeżeli chcecie więcej filmików o tej tematyce, zostawiajcie łapy w górę i piszcie komentarze. Nowym widzom polecam zasubskrybować kanał i kliknąć dzwona. Ponadto poważna strona ma też swój własny portal oraz fanpage na Facebooku, do których linki macie w opisie filmu. Do następnego odcinka. Excelsior!